Jak się panu podoba nowa hala targowa? Pierwsze wrażenia no są, jest okej. Okay, no, nie ma chyba tego, nie będzie tego klimatu, co był kiedyś na ryneczku naszym ciechanowskim, ale no, myślę, że chyba wygląda to w miarę okej, okay, w miarę dobrze. Jak się podoba? No podoba się. Handel ucywilizowany, na głowę nie leci, nie kurzy się. Pierwszy prezydent, który ten handel ucywilizował w naszym mieście, no przynajmniej w tej części miasta. Jak się podoba nowa hala, panie prezydent? Bardzo mi się podoba. Bardzo dobry pomysł. No, zobaczymy, jak będzie to dalej funkcjonować i czy miasto będzie się angażować i pomagać kupcom w dalszych latach ich działalności. Bo początki są zawsze trudne. A pani przewodniczącej? Cieszę się niezmiernie, że tu w Ciechanowie, w tym miejscu, gdzie były warunki pracy bardzo trudne, polepszyły się. Dzięki właśnie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, pani Bogusi Rybackiej, bardzo walczyła o to, żeby było tu właściwie dobrze, godnie, godne miejsce pracy. No ja też powiem, że szczerze wspierałam to działanie, ponieważ zależy mi na tym, żeby właśnie tu na blokach coś się działo, żeby się zmieniło, żeby te bloki zostały ożywione, żeby tu było pięknie i żeby naprawdę ludzie chcieli tu przychodzić. I widzę, że zaczyna się pomalutku poprawiać, aczkolwiek mieliśmy troszeczkę większe oczekiwania. Dobrze, cieszymy się z tego, co jest. A pani Bogusiu? No cóż, ja tutaj w podwójnej roli, bo nie tylko jako radna, ale również jako były przedsiębiorca, przez 30 lat prowadziłam działalność gospodarczą, także cieszę się, że państwo będą pracowali w godnych warunkach. Życzę powodzenia, wytrwałości, entuzjazm widzę, że jest, oby byli klienci, bo wiadomo, że teraz ciężko się pracuje. Życzę wszystkim przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy popadli w kłopoty w naszym mieście, żeby uzyskali również taką pomoc od miasta, jak uzyskali tutaj kupcy z dzielnicy Bloki. Także wszystkim życzę powodzenia. Zakupy pierwsze już też zrobiłam. Zawsze przychodziłam tutaj na bazarek i będę przychodziła i będę się bacznie przyglądać. No żałuję tylko, zobacz jak będzie wyglądało to zimą, że nie ma ogrzewania podłogowego, bo podejrzewam, że będzie tu bardzo, bardzo mokro.